jak działają media. Trzeba je po prostu poznać. I wy poznacie w ciągu tych 3 dni działanie mediów od tej zupełnie innej strony. Mało tego, sami staniecie się twórcami mediów. Dlaczego projekt ma charakter międzynarodowy? Otóż dlatego, że po tych naszych warsztatach 3-dniowych wybierzemy 2 osoby, które wezmą udział w takim naborze do projektu Young Media i Ja. To jest projekt, który polega na tym, że młodzież z Polski, 16 grup młodzieży z Polski, łącznie ze swoimi rówieśnikami z 16 innych krajów przygotowuje reportaż o różnicach kulturowych. Czyli wy jedziecie na, wy mówię młodzież, jedziecie na wszystkie kontynenty do 16 krajów świata i tam razem ze swoimi kolegami przygotowujecie reportaż, poznajecie pewne kultury, tak, poznajecie ludzi nowych i to będzie emitowane w telewizji. Także jak najbardziej jest to gratka. Myślę, że też otwarcie na świat i na nowe rzeczy. Także nasz projekt jest jakby, nasz projekt ma za zadanie poszukiwanie ludzi, którzy poradzą sobie w tym projekcie też międzynarodowym, ale to jest oczywiście wycinek naszego projektu. Moi drodzy, co nas czeka? Bo to jest ważne. Czekają nas 3 dni. Dzisiaj pracujemy w mobilnym studiu telewizyjnym. Mobilne dlatego, że zostało tutaj przywiezione, natomiast studio telewizyjne, właśnie wszystko, co jest w studiu telewizyjnym, tutaj jest. Światło, kamery, jest ramię, jest prompter, no są wszystkie rzeczy, które są potrzebne, mikrofony, to wszystko, co jest potrzebne do nadawania programu. Tutaj przeprowadzimy sobie różne zajęcia. Oczywiście będzie też element warsztatu dziennikarskiego, ale przede wszystkim chciałbym postawić na wasze cechy interpersonalne, ponieważ kompetencja medialna to jest również to, w jaki sposób my komunikujemy się z resztą otoczenia i w jaki sposób, kim jesteśmy podczas tego przekazywania komunikatu. Tak naprawdę media to jest wszystko to, co jest między wami a mną na przykład teraz i odwrotnie, nie wiadomo.